Witam, ja jestem Hajnaxel, jakby ktoś nie wiedział, ze mną dzisiaj jest Wels i Wosław. Jesteśmy na osiedlu znowuż, więc no, tak jak ostatnio, no jesteśmy w naszej bazie podziemnej. Pustynia jest poszukiwana, bez sensu. No i tutaj nie wiem, no generalnie tutaj są pokoiki, nie wiem czy to pokazywałem, to jest mój pokój, uwaga gaz, więc świeczki muszą być wszystkie spalone i torcze. Tu jest pokój Dawidrera, Rotera. Tu jest farma Burwyk, ale to już chyba było na poprzednim odcinku. No, ale generalnie rzecz, która się zmieniła, to jest to, że jest enchant, ponieważ Edek z Welsim załatwili cały enchant na full. Się zenchantowałem, pomimo tego, że mój kill już jest całkiem mocno na wyczerpaniu. Także jest też no, kolejny spawner znaleziony, ale to już nie wiem, czy było... Nie wiem, naprawdę nie pamiętam dokładnie, co było dokładnie znalezione, co było na poprzednim odcinku, ponieważ tutaj bardzo szybko się wszystko zmienia. A nie, były płyty. Więc z tym siodłem, które było, to ten. No to jedno siodło dałem Welsiemu, a drugie ja mam też konia. I jest także i Wosław. Cześć. Z nami jest w rozmowie także na osiedlu. Więc generalnie nie ma żadnego planu dzisiaj, znowuż może bardziej zajęcie się trochę jedzeniem. Znaczy ja miałam taki plan na dziś bardziej ja, żeby zrobić sortownik, ale to będzie trudniejsze. No to może też trochę wam pokażę, jak Welsi robi sortownik. Też może być. Znaczy, tak średnio będzie z tym się dało zrobić sortownik, to może komparator jakieś trzeba. Znaczy to nie jest trudne, ale trochę nie trzeba. Możesz pokazać, jak wygląda w ogóle ten mob grinder. To jest mój. A właśnie, bo Welsi tutaj ten mob grindera trochę ulepszył. Na razie wyglądowo, no ale powiem, że zrobi ten sortownik, który będzie brał tylko ten strzały i kości, a resztę będzie wrzucał do lawy, no bo zgódźmy się, no ale reszta jest tak naprawdę trochę niepotrzebna. Czy takie zniszczone podniszczę ewentualnie jakieś enchanty, komplejny ten jeden. Albo, no, albo skórzany element zbroi, bardziej rzadko jakimś złotem, to jakieś to puskonaska, gdzieś ten tutaj do wyrzucenia, nie? No, tutaj Welsi tak zrobił ten mob grinder, znaczy ulepszył go. Znaczy, nie wiem, czy to można nazwać mob grinderem, chyba tak. Tu skrzynki, znaczy to jest do sortownika, więc to jeszcze nie działa. I tu Welsi sobie zrobił tak... W tych skrzynkach ja tam różne rzeczy podkładałem i to gdzieś nie mogłoby działać. Że do jednej skrzynki, znaczy że do tych skrzynek ogólnie będą leciały skierze, tylko zaraz. W sumie, będzie ważne, że się sprawdzi, czy no, do której skrzynki to poleci i jak coś tam wrzucę. To może być tak, że na przykład te skrzynki tam zrobiłem i to będzie po prostu od razu leciało do tego. Mhm. Tutaj jest takie małe, można to nazwać ala mieszkankiem, więc jest takie ala mieszkanko Welsiego. No i na razie tak, no trzeba jeszcze tutaj się ogarnąć na tym osiedlu z jedzeniem, no ale ważne, że już jest enchantik, to jest bardzo fajne. Ja spać miałem pójść. No więc na razie trzeba ogarnąć jedzenie i dobre itemki, potem można zacząć robić jakieś projekty. Wtedy już to będzie takie bardziej ciekawsze. Dobra. No generalnie tak. No właśnie, no bo też Roter już zagrał. No i generalnie tutaj no, bardzo aktywnie jest na osiedlu. A ja pójdę zająć się jedzeniem. No bo... No. Ja bym wziął sobie mączki kostnej. Bo w ogóle z tej farmy śkretów teraz full mączki kostnej mam. Dlatego właśnie kości chcemy także zachować. Jakby tutaj mówię to wszystko do siebie, tak? No, także te kości na no, Welsi lubi mówić do siebie. Nie wiem, nie to.
Możesz to chcieć na chwilę, Kain Axel albo Włosław? Gdzie? No, do bazy. Tak, do bazy. Czekaj. Generalnie Iwosław robi swoją własną bazę, jeszcze nam nie pokazał, ale zaraz. Tak, podziemną. No, o, tutaj, też podziemną. Nie, już wszystko wiem, chyba chociaż. To jest. Ale Iwosław, jest plan, że to będzie twoja baza definitywna, czy jeszcze może zmienisz kiedyś bazę? Znaczy, wydaje mi się, że to już będzie ostateczne, ale no będę jeszcze na pewno, wiesz, ulepszył. Mhm. No. Ale tutaj gdzieś muszę sprawdzić, czy gdzieś pomocy, chociaż nie uda się to zrobić, że gdzieś pomocy. Dobra. Tu są zapasy jedzenia. Muszę trochę cyfra zabić. Zaraz będę musiał zabrać już te ziemniaczki. To będzie bardziej opłacalne, że tak powiem. No. Więc tak jakby sama baza za dużo się nie pozmieniała, nie licząc enchantingu, no full enchanta i tego, że Wellsy tam się zajmuje tym upgrinderem. No i w to, że Wellsy się zajmuje upgrinderem, także wchodzi w skład jego małe mieszkanko Wellsiego. Krówki trzeba ten porozmnażać i będzie można za nim długo już zrobić steki. Wtedy już to będzie na bardzo fajnie, już będzie można powoli naprawdę, oczywiście trzeba ogarnąć dobre narzędzia, no bo kill-off jest na wyczerpaniu, ale jak jeszcze jego odnowy, to z unbreakingiem 3, efficiency 3, to będzie bardzo dobrze wszystko. No więc tak, na razie na osiedlu jakoś jest spokojnie, co prawda dużo się dzieje, ale jest spokojnie. Na start, no właśnie tu jest mój konik. Także. Dobra, więc ten mój sorter nie będzie działać idealnie. Bo niestety ten grinder jest w takim miejscu, że no trzeba byłoby się mega wysilić, żeby to działało idealnie, mi się po prostu nie chce, no. Trzeba to tym uszanować. Więc no, ten sorter nie będzie działał idealnie, czy są jakaś kość lub strzała po prostu poleci, no po prostu są jakaś kość lub strzała poleci i się ten do lawy. Mi się spali, ale no, no trudno, tak? Nie może nawet. A i taka propos. Trzeba się stracić inaczej, żeby to działało normalnie, ale po prostu no, mi się nie chce. W ogóle pokażę wam jeszcze ten spawner, który znalazłem, a czy w sumie Kairos znalazł ten spawner. No to w ogóle ciekawe przejście nawet. Kairos znalazł ten spawner, więc nie ja, no ale Kairos mi bardzo szybko potem pokazał. O, jeszcze tu jest ten spawner, no i tutaj była znaleziona płyta, tutaj kat i siodło drugie, w sumie trzecie. Ja chyba tu nie ma nic. Nasza płyta jest kozacka. No, ta nowa jest mega fajna, ale jeszcze nie. Zaraz powinno i tak wyjść 1.18, już wtedy będzie można zacząć szukać. Tak. Ja mam taki pomysł ogólnie, żeby pójść do Netheru na tym odcinku. Można pójść. No, zostać sobie sobie. Zanim długo też będziemy się przygotowywać pewnie na smoka, no. Znaczy, no przygotować jak przygotować, no. Szczerze, no. Na tego smoka mógłby iść. No, Wells już mógłby iść, ale tylko jeszcze jakąś lepszą zbroję i można iść na smoka. Może zbroję? Ten, ja bym już szedł nawet, a nie, że można wyjść. No, ja też moją zbroję bym zrobił i mógł schrać. No już za niedługo pójdziemy na smoka. Całkiem szybko, jak na osiedle. No to myślę, że spoko czas jak na osiedle. No. Znaczy nie wiem, no bo zawsze jak te live'y robię, to internet po prostu. Bo nawet ja u mnie jest. Mój kanał to jest po prostu. No tam filmów nie ma i na razie nie będzie. Ginę od szkieleta. Szkielet jest 5,5 HP. Podrezerwował podpięcą. No ale generalnie na razie. Co chciałem powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra. Nie jest źle.
No więc w tym odcinku się zajmowaliśmy. Ja bym miała komentować, czy to się zupełnie na ekranie nie dzieje, to sorry. Dobra, tutaj nasionka jeszcze. O, do fortecy w końcu wlazłeś. Zaraz mogę pójść do portalu, tutaj stąd przecież. Będziemy do Walsiego w sumie do Netheru. Nie będziemy się nudzić, prawda? Nie będziemy się nudzić i przynieśmy trochę żarełka, bo mam bardzo mało go. No mamy to dwa... To jest mega zbagowana. No trochę mam, a czy... Ginę, ratunku, pomocy, ginę, Blaze? Są Blazy? On o tym trzy na mieczu, nie wiem jak się stanie, nie pytaj się z nimi. Nie wypadła ci żadna pałka? Mam jakiś bardzo wnęczany w środku. A, bo już ci lutingi 3 wy... Masz lutingi 3? Nie wiem jak. Ginę, ratunku. Co, przyjdziesz? Przyjdę, tak przyjdę. Tam mam fajny moduł. Kurde, trzeba sobie sobie... Nie mam jakiś inwestor na razie na tym maszynku. Ale... Ja sobie płynąłem oceanem, no nie. Patrzę, tropikalna ryba, łapię w wiaderko i umieram z braku tlenu. I mam jedną tropikalną rybę u siebie. Ains to pierwsza. Ain! Jak może być tropikalna ryba po niemiecku? Nie wiem. Tropical fisher? Nie wiem, bo wiem, że na przykład kac to jest kace, albo pies to hund. Goldfisher to była złota rybka. Czyli to będzie fisze pewnie, tropical fisze. Dobra, idę sobie zalczyć biom, warped forest. I'm tropical fisze mam. Dobra, po prostu się oficer, bo się niemieckiego uczę. Okej, crimson, a nie, to nie jest warped forest, to nie jest warped forest, tylko to jest crimson forest. Bo to ogólnie blazy i midorowe szkielety zostaw dla mnie, bo... Okay. Tak a propos... Tak a propos... No, po prostu ja zbroi żadnej nie mam. Ja też nie. Tak a propos keep inventory, to myślę, że włączymy keep inventory po zabiciu pierwszego smoka. Wtedy już wyłączymy keep inventory. No, pewnie bardziej do końca osiedla, tak jak na ostatnim, ale no. Tej brudawki... Postaramy się. No bo często się tak mega głupi umiera. Dobra, tutaj te blazy zniknęły. Co tutaj? O, tutaj jest, są rozwidlenia. O, jest skrzynka! Idź tam, to idzie to. O! To może zebrałem, bo o, kolejne siodło! I zbroja dla konia diamentowa. Kolejna skrzynka, dla palara, kolejne siodło dla złota. Skrzynka kolejna. Złoto. Żelazna zbroja dla konia, która jest rzadsza niż diamentowa. O. Dobra, kolejna skrzynka jest. Kolejna. Kolejna! Ale tych skrzynek. O, mam też. Mam żelazną. Nie. Mam żelazną. Mam kolejną diamentową. Ale fart. Diamentowa jest częsta, nie. No dobra, no ale. I kolejna żelazna i dwa flinty steele. A, nie byłeś chyba trochę nadariowy. Brodawek też nie było pewnie. O, a, bo brodawki trzeba mieć. Ja ci gonię, czekaj, złota klata to mi się akurat przyda, bo ja klaty nie mam w latej na sobie. Walmy to, weźmy sobie brodawki, racja, bo brodawki trzeba brać. Wilson ma rację. O, kolejna skrzynka. Wow, ale fajnie. Kolejna diamentowa zbroja. O, ja szukam blazy. O, diament! Diament jest, dziewiąty. Kolejna skrzynka? Ja nie mam pytań. Kolejna skrzynka! Ja lecę do spawnera blazów. Kolejna skrzynka. Hajlaks lutuje fortecę, a ja jako jedyny w tym towarzystwie ten. No bo masz lutingi? Masz lutingi? Chyba logiczne. O, fajna ta forteca. Tylko ja nie mogę się doczekać żab w Minecrafta. Ja też się nie mogę doczekać. Według mnie sam koncept Wilda. No, ja też chcę. Koncept Wilda Update jest super, uważam. Wszyscy mówią, że to jest małe. Po prostu
druga update, i tak to byłaby najlepsza aktualizacja Minecrafta, nie licząc tego, nie licząc case and clips i tych noci. Ty no zginę! Nie! Jest złote jabłko. To zjedz sobie złote jabłko, jabłko. Jabłko. Jabłko, tylko jabłko. No wiem. Jabłko. W ogóle, nie wiem, bo dużo z takich słów w polskim, znaczy w każdym razie ja mam takie odczucie, że się mówi się tak jak się je pisze, Oblaze nie atakuje. Ale na przykład. Ale... Na przykład jabłko. Jabłko i jabłko. No jak to jest takie inne trochę. Tu się pomija, na przykład jabłko. Jabłko, nie jabłko. A nie, bo teraz pisze się też bez. Dobra, nieważne, ja się wkurzyłem, bo wiemy sobie złote jabłko i. Zabije mnie! A ja akurat odpisuję roterowi. Jedra nie zabił mnie. Ale powiem, niezły lód. O, niezły, niezły. Ale ja bym wolał zlutować czaszki. No, czaszki by się lepiej, bardziej się by się przy... Ale są mamy literowe szkielety. Dobra, to czekaj, to je po prostu zostaw i ja do ciebie zaraz biegnę. Tylko zostaw je. Nie zgiń, ale też nie zabijaj, bo ja mam tu no. Trzy na mieczu. Świnia, Blaze. Sorry za te dźwięki w tle, bo to Roter pisze mi na Skype'ie. No, a Skype lubi wydawać dźwięki. Może to dziś włączyć, ale mi się nie chce. Znaczy, nie wiem, co to się robi. To jest jakiś trudny w ogóle obsługa Skype'a. Skype jest stary, teraz z tym co są. Oprócz nas, my jesteśmy staromodni. No. Coś takiego. Ale wskoczyłem. Serio, znacie kogoś, kto teraz korzysta ze Skype'a? No pewnie kogoś się znajdzie. Zawsze. Ale powiem ci, Elsie, i tobie i Wosław też. Tobie i Wosław też powiem. Trzy diamentowe zbroje dla konia, dwie żelazne. Diament, trochę złota, trochę żelaza, brodaweczki przy okazji. A tak a propos Elsie, to ja zginąłem. A, jeszcze siodło. No tak a propos Elsie, to ja właśnie tam zginąłem. Tam gdzie były Blaze i Zerowe Szkielety też się tam może zresztą. Ale głównie Blaze chodzi, bo jak to już tu są tam już te Blaze, no nie? To ten. Tak, puściłem. A Blade jak się przydadzą. No. Puściłem muzykę. Ojku. To możemy zacząć Iwosław twoją bazę? No dobra, czekaj. To ja i widzimy się na spawnie może, co? Czyli co? Znaczy ogólnie wiesz, ja nie mam jeszcze bazy, bo na razie tylko koło, więc naprawdę. Czy jak chcecie, może to jeszcze raz. Ej, ale to jest tak naprawdę tylko zejście w dół i tunel. Więc nie wiem, znaczy mogę pokazać. Ale po prostu na razie się tylko kopię. Po to znaleźć jak najwięcej potrzebnych surowców. Okej, no, normalnie. Pokazać, czy na razie nie? Nie wiem, jak chcesz. Ja i tak idę farmić na spawna. Znowu mączki nie zabrałem. Bo każdy jakiś zapytał mi, czy mogą Blaze zrespić. A 5, czekaj, czyli trzeba tak naprawdę 7. 7 pałeczek Blaze'a i będziemy mieli na 14 oczu. A 14 oczu myślę, że jest właśnie idealne. No. Nie, bo czekaj, z jednej pałeczki masz 2 prochy. No właśnie mówisz, że 7 to będzie na 14. A, bo masz, myślałem, że masz 14 pałeczek. No. Mam na razie 8. Ty, ja już mam 8. No mówię, ludzie nie na mieczu, to jest po prostu mistrzostwo. Czekaj, gdzie ja z tym idę na Endermany, jestem geniuszem. Ej, no. Gdzie te Endermany? Gdzie one, no wiecie, jest taka piosenka, no i tam szkieństwo. Są.
Dobra. Szybko rozmnożyć krówki. Teraz jak ich nie chcę, to się tych blazów od cholery spawnuje. Cholera to chyba nie jest tutaj. To jest taka choroba. O, cholera to choroba, właśnie. O, bo mi się najgorszy tylko na świecie. Co mówi lekarz? Co mówi lekarz, kiedy odkryje ostrą, kiedy odkryje ważną chorobę u lekarza? O, cholera. O nie. Jestem ciekaw, jak mało widzów się to śmiało, jak to usłyszało. No i świetnie. Ciekaw, czy ktokolwiek się zaśmiał. Ja tylko mówię o nie. Czyli poziom kanału Halnaxen to jest zdrowy. No. No powiedz coś śmiesznego. No, zero. Przyznajmy to sobie. Zero. Jak mi się wydawało, że nie jesteś w piwnicy. No. Jak mi wypadł? Nie. Czekajcie. Czekajcie chwilkę. Bo nie, tylko się nie mogę utopić, nie. Czekajcie chwilkę. Dobra, jestem. Już. Dlaczego nie mam sypkiego śmiechu? Zginę teraz, poświęcę się albo nie. O nie. Dobra, robimy grę. Trzeba. Jestem na Warp Forest teraz. Zmienię klapę. No, przepraszam, jeżeli będzie słychać moją klawiaturę w tle. I myszkę też. Ale ja mam jakie te klikery, czy jak to tam się nazywa, to pod spodem, nie wiem. Ginę! Bo głupich ogień nie biję. Jakie ja to mogę mieć? Oj. To z niego padła do lawy, rano nie. To podkładka spadła. O, Figlin, dobra, siema pan Figlin, dam ci 5 złota. O, na tamtym osiedlu nie działał barter, na tym jednak działa. Jej. Teraz misja. Trzeba znaleźć wejście do tego. Do bazy Iwosława. Ale głupio. Ale by było, gdyby było teraz tak 6 perełek drogą. A nie znajdziesz, bo zakopali od góry. O. A niech pan poczeka chwilę, enderpeł uleda. Ja wrócę tutaj po prostu swoją krylę, tak? Teraz się barteruję. Gminę, Soursan, gówno. I żwir! Zmarnowano 8 złota, a jedno z bardziej w moim życiu. Najgorsze jest to, że nie mamy tych wieśniaków, żeby zrobić farmę żelaza. Bo jeżeli ktoś nie ogląda... Tak, ale wiecie co? Nie chodzi o to, bo to jest nieważne. Teraz myślę, żebyśmy pokonali smoka, bo ja chcę tą Enytrę. To nie teraz. Po prostu gra bez Enytry, no się teraz. Dobra, i jutro, no myślę, że może jutro. Zobaczymy, jak to będzie o czas, fajnie, gdyby wszyscy mogli razem pójść. No naprawdę, czy dla kogoś, oprócz Heinerzela, to jest jakiekolwiek wyzwanie, jakiekolwiek, zabijcie smoka? I może dla Rotera? No, wyzwanie? O. No, tak, trochę. Czy parę razy już robiłem, ale... Tak? Nie, że zbieranie rzeczy, bo tym się ja zajmuję i to jest na każdym osiedlu. Ale... Ta generacja jest mega dziwna. Trochę bym przyznał. To jest takie płaskie, nagle takie małe skałki. Ja już kopię Nedera, bo mnie na jednym kliknięciem pilotem. Gdzie nie ma tego niebieskiego lasu?
jak na złość, akurat jest po drugiej stronie lawy. Okej, okay, tam jest ocean. Żeby sobie oswoić Spidera. Zrobił, żeby być... Jeszcze nie chodzi, głupi śmiejce ludzie. Jakby co to... to nie są ludzie śmiejce, prawda? To komentarze skonstruowania i wszystkiego. Hej, ile macie diaksów? Ja mam 9. Mało, ja nie, mam za dużo. Ale 9 diaksów, a masz jakieś diaksowe rzeczy zrobiłeś, czy po prostu? Tak, mamy siekierę killów i jeszcze mam do tego 9 diaksów samych w sobie. A, ja mam po prostu 8, ale bez itemów niestety żadnych. A ja nie mam żadnych diamentów, ale mam 2 kilofy, mięk, siekierę, łopatę. No. Zabija mnie! Widzimy, że jak się z cisem chodzi po magmie, to magma obrażeń nie zadaje. No, tak ja lubię. Jak się kłóca na magmie, to magma nie zadaje obrażeń? Nie, zadaje chyba. Mi się wydaje, że zadaje. Nie? Dobra, dzisiaj... Nie zadaje? Nie zadaje? Dobra, dzisiaj był kolejny nudny odcinek zapewne. No ale tak, żeby po prostu nawet po prostu sam odcinek jest po to, żeby trochę tak to pokazać, co się powoli dzieje, no bo i tak pomiędzy dwoma odcinkami bardzo dużo się stało, ale no a tak, żeby pokazać trochę więcej, jak to się zmienia, bo gdybym zrobił odcinek taki, gdybym już przestał musieć tak dużo się mać jedzeniem i tak bardziej chodzić po osiedlu, no to tak średnio by było, jakby ta zmiana by była taka, myślę, że bardzo dużo zmieniająca, ponieważ teraz dużo tutaj gramy na osiedlu, jest bardzo aktywnie i dużo się zmienia. Ja dziękuję za oglądanie. No, nie siedźcie za dużo przed ekranem, chyba że oglądacie odcinek. No i tak nie siedźcie za dużo. Chyba że oglądacie odcinki Heinaxera albo Olysiego. Możecie siedzieć 24 godziny na dobę. Chociaż nie aż tyle, bo wtedy dostajecie w czasu i będziemy mieli mniej wyświetleń. Tak, co tym zamknięte. No, Wells generalnie lubił mieć koszmarne plany. Minęło się tak, że był i Wosław na odcinku, więc no, taki jest plus. Ja dziękuję za oglądanie i no i tak, po prostu.